Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Jeśli ktoś nie zdążył, jeśli ktoś nie skumał, to w drugim odcinku połączyłem jak odcinek drugi i trzeci, bo uznałem, że skoro się robię większy progres z trzecim, a w drugim zapoznaję się z lokacją, no to je połączę. No plus wyciąłem dość dużo z drugiego odcinka i nie chciałem wrzucać, kurwa, 10 minut jako odcinek, no jednej połączyłem ze sobą. Tutaj nazbieram sobie trochę człowieczeństwa z tamtych szkieletów. Nie mam dlatego pojęcia, dlaczego z nich tropiło człowieczeństwo, ale okej, okay. Nie wiem, może jakiś bug, może miałem fuksa, kto wie. Rozpaliłem sobie maksymalnie to ognicho i uwaga, dedukowałem się i tak. To miejsce, którego poszedłem, gdzie zabiłem w poprzednim odcinku Pinwheela, gdzie, za którego zdobyłem tę maskę, którą wam w sumie nie pokazałem opisu. Wow, odłamek zielonego tytanitu, kiedy to zdobyłem? Wzmocnienie to plus 5 broni magicznej, boskiej i ognistej. Zielony tytanit obdarzony specjalną mocą. Wzmacnia taką i taką broń. Do plus 5. Odłamki tytanitu to fragmenty legendarnych sztab. Tytanit wkuwa się w broń, by ją wzmocnić. Dobra, nic więcej. Tutaj wszystko było. Tu wam pokazałem wszystko. Tutaj... chyba opisy też, a na przykład ten talizman pokażę, bo nie jestem pewien, czy ten pokazałem. Tutaj nic. Hełm. A właśnie, tutaj zdobyłem poza... jak wracałem do Pinwheela, to zdobyłem sobie set duchownego. Charakterystyczna czapka noszona tylko przez kapłanów Białej Drogi z Torolund. Jej zadaniem jest pokazanie statusu kapłana w hierarchii. W krainie Lordran nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Tutaj... szata noszona przez kleryków ma prosty wygląd, ale dobrze chroni przed deszczem i ogrzewa ciało. Ludzie niezadowoleni z nauką kościoła muszą poddać swą wiarę próbie i wyruszyć na duchową wędrówkę. Sorry za to ziewnięcie. Tak wygląda rytuał samooczyszczenia Białej Drogi. Rękawice podróżne. Gruby zatrzymałe. A to nie jestem pewien, czy to jest część tego setu, ale tak, bo te. Mam odtwardzenie skóry, więc tutaj mamy. Grube wytrzymałe rękawice dla podróżników bliższej odległości. Spodnie. No tutaj, po co to, że są to spodnie, to opis jest identyczny jak z tą szatą. I maska matki. Jedna z trzech masek Pinwheela. Nekromanty, który skradł moc Gravelorda i rządzi katakumbami. Ta maska należąca do troskliwej matki lekko zwiększa punkty życia. I tak, faktycznie, bo teraz mam tyle, a gdybym ją ściągnął, to ten paseczek leciutko na przodzie by się skrócił. W sensie nie miałbym 2, 4, 6 i pół paska, tylko miałbym 6 pasków. Pół? No, 6 i 2 piątych właściwie. No ale wiecie mniej więcej o co chodzi. I uwaga. Dzięki tej masce, nie też mam więcej, to mogę dalej robić szybkie role, więc na razie sobie w tym pobiegamy. I uwaga, odkryłem, że tu nie dość, że jest przejście, którym powinienem chyba iść, to jeszcze jest tutaj ktoś, z kim chyba możemy pogadać. Ano. Kimże ty jesteś? Nie odpowiada, nie może mówić. Ouu, wzmocnienie butelki Estusa. Potrzebna jest dusza strażniczki ognia. Nie pogadamy. Czekaj, czy co? Czy to jest strażniczka tego ognicha na górze? Jeśli tak, to czemu ona jest zamknięta? I w sumie dlaczego... to nawet nie jest cela, w sensie to jest po prostu ktoś ją zrobił dziurę w ścianie, wrzucił ją tam, po czym wstawił tutaj takie kraty. Nieźle. Dobra, jest tu gdzieś przejście normalne, czy... tak, są schody. Więc sprawdźmy, dokąd mnie zaprowadzą. Okay, znowu do ciemnicy. Spróbuj atak z powietrza. O, mam windę. Ładnie. Dobra.
Wow! Ej, czy tam jest jedna wielka ściana mgły? Ty, słyszałem atak mieczem. O, trup. Dusza nieznanego żołnierza. A, miałem już mówić, że to przeciwnik, ale nie, to dalej było widmo gracza. Tu jest jakiś gość. Tu kolejny. A spróbuję go zbackstabować. No. Dobra, nie będzie backstaba. Spróbuj prawo, no widzę. Ruiny Nowego Londo! Skrót na wprost. Ale że tutaj, czy... O, główny klucz. Miło. Dolina Smoków. Okay, kolejna dusza do kolekcji. Ej, gdzie ja teraz powinienem się udać? W sensie, jeśli jest tutaj gdzieś jakieś ognisko niedaleko, to z wielką chęcią bym je rozpalił, nie? To jest puste. Okej, okay, jest jakiś grubas. Oj! Nie, nie, definitywnie nie tutaj, uciekam stąd. Nie ma mnie tu, nie było mnie tu. To jest, dobra, to jest lokacja, w której definitywnie nie powinno mnie znowu być. Też, jedna z, kolejna taka lokacja. Za małe obrażenia zadaję, żeby cokolwiek tutaj chcieć zrobić. Dobra, no powiedzmy, że jest to w miarę... Okej, okay, ciekawa teleportacja. W miarę blisko ogniska, więc... Odpuszczę sobie te przejście. Sprawdźmy te ruiny, bo tutaj, no, jako tako... No, jakieś zadajemy obrażenia. Czaruś na wprost, no, a czaruś właśnie poleciał. A tu jest! Dobra, chcę się z kim będę... z kim mam rozmawiać? Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth... Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Ej, jakbyś kowalem... Ulepszysz mi broń? Hmm? What is it? Have you... Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Nice! Naprawę wyposażenia. No, trochę miecza używam. Ile? 41. No, mam dość dużo. Dusz, więc myślę, że mogę wszystko ponaprawiać. Dobra, wzmocnienie. A co mogę kupić? Zaklęcia. Za ile? Za 6000 łącznie. No to wykupmy. I katalizator za 500. A tak, bo to można w nieskończoność kupować, no ale tego nie chcemy. Brać w nieskończoność. Ciekawe, czy byłbym w stanie już tego używać. W sensie tych zaklęć. Pogadamy jeszcze? We're both cursed, undead. But what's there really to moan about? Powtarza się już, czy... What is it? It's not, we're both... Tak. Okej, okay, to wzmocnijmy sobie broń. O, modyfikacja? A, brak broni do ulepszenia, dobra. Wzmocnienie broni w takim razie. Aha, nie mam odłamków tytanitu. Dobra, czyli nic się... No tak, na razie, tak, 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 cześć. Czyli dopóki nie znajdę odłamków tytanitu, takich zwykłych, no to broni niestety nie ulepszę.
takie grupki, to by się nawet ta kosa przydała. Ale chyba sobie to odpuszczę. A patrzcie. Tu wejdzie backstab czy nie? Nie, może jestem za daleko, jak chcę to zrobić? No i jeszcze zrób ko... O, estok. Tutaj na broń. Oni wyglądają trochę jak Gollum, tylko... z większą ilością ciuchów, nie? Dobra, sprawdźmy te broń. Gdzie on będzie? Tutaj. 75... do 80, czyli troszeczkę niższe obrażenia. Tutaj katalizator. No, 40 obrażeń fizycznych, no ale to w sumie, co ona zachowuje, to jest katalizator, czyli to ma pomóc mi władać magią. Dostrojenie? Dostatek? Sprawdźmy w sumie. Wzmocnienia czarów, magii, piromancji i cudów. Okej, no ale tym raczej nie jestem w stanie używać cudów. Czekaj, no. Siła, zwinność, inteligencja, wiara. Siła jest słaba, zręczność, czy tam zwinność żadna, ale inteligencja jest na A. No dobra. Ale tak, jak nie ma wiary, no to chyba nie będę w stanie tym cudów używać, a bynajmniej nie w sposób efektywny. Zobaczmy. Katalizator wykorzystywany przez czarodziejów ze smoczej szkoły, Winheim. Weź go w dłoń, aby rzucać czary. Przygotuj je przy ognisku. Wcześniej przygotuj je przy ognisku. Większość z nich możesz rzucić ograniczoną liczbę razy. Większość? Chyba wszystkie. Nie spotkałem jeszcze się na razie z żadnym cudem, piromancją czy zaklęciem, które mogę wykorzystać w nieskończoność. Tutaj dla was wielka kosa, opis. Znaczy, nie wiem, czy jej nie pokazywałem już, ale jeśli nie, to pokazuję. To pokazywałem, to też i jest estok. Miecz do pchnięć. Atak zwykły slash pchnięcie. Największy spośród mieczy do pchnięć. Potrafi przebić nawet ciężkie pancerze płytowe. Jego krawędzie zostały zaostrzone, więc można nim także ciąć. Okej, C do zwinności, D na siłę. Troszkę cięższe od mojego, ale ogólnie widzę, wszystko jest na minus, więc zostaniemy przy tym mieczu, który mam. Okej, ten gość już żyje? W sensie nie ten, tylko ten obok, w tym dzbanie. Nie, to był trup. Chwilowa klątwa! Kopnięcie, no takie This is Sparta! No, ale niestety, kopnięcie wiąże się z takim ryzykiem, że gościu poleci, że my polecimy z nim. No, poza tym, że nie ogarniam, jak te kopnięcia powoli robić. W sensie, no, mam dać do przodu i atak, no ale... Aha, dobra, muszę jednocześnie. Aha, dobra, atak z wyskoku, to muszę jednocześnie z gałką to wcisnąć, a nie, że lecieć do przodu i wcisnąć trigger. No to już wiem, dlaczego te skoki wykonywałem też tam przez przypadek. Dobra, obczajmy tę klątwę. Co to mi daje? Teraz pytanie, czy to jest broń, czy to jest przedmiot do użycia? Jest przedmiot. Chwilowa klątwa, tymczasowa klątwa, która umożliwia walkę z duchami. Kończyna ofiary klątwy. Tymczasowa klątwa może walczyć z duchami. By walczyć z duchami, które są istotami przeklętymi, trzeba stać się przeklętym. Najbezpieczniejszym, choć strasznym sposobem jest odcięcie ręki umarłemu. Czemu strasznym? Dobra, sprawdźmy to miejsce. Byłoby trochę szkoda stracić tyle tych dusz, no ale... To nie jest rzecz, której nie da się wyfarmić ponownie. Okej, miałem pierwszego przeciwnika. Wow! Okej, czyli bez tej klątwy nie zadaję żadnych obrażeń. No a na razie wolałbym jej nie wykorzystywać, czyli to jest... Mam jej ograniczoną liczbę razy, czy to jest... Czy razy sztuk, czy to jest kolejna miejscówka, w której nie powinno mnie być. I tak, tu jest taka podpucha z tymi gośćmi, bo dalej są przeciwnicy, którym no nawet nie zadaję obrażeń, dopóki nie wykorzystam tego przedmiotu.
Nie, wy tu pilnujecie czegoś, chłopaki? I temu też nie wszedł backstab, no czemu? No, żadnego przejścia tutaj nie ma. Ej, ja go nie zabiłem przed chwilą? A nie, zabiłem tego, ale że mi ten nie zaatakował, to jestem aż zdziwiony. Dobra, czyli tu na razie nic nie zrobię. Znaczy wróć, pewnie bym mógł coś zrobić, no ale lepiej nie. Dobra, tu, no. Tak zakładałem, że nic się nie stanie. Czy coś jest pod spodem? Śmierć. Dobra, to sprowadźmy to z powrotem. I zobaczmy, czy jak to na górę, czy jak wiecie, na górę, że będę i to wyślę na dół, to czy zjedzie mi druga winda. Bo też, bo w dwójce mi się chyba jedna taka winda zdarzyła. Że przypadkiem na nią nie wskoczyłem, a przyjechała druga i zabrała mnie niżej. Więc dobrze, wracamy tam, gdzie skąd przyszliśmy. Dobra, i odpalamy windę. Tą też mogę w razie czego przyzwać ponownie. No ale nie, niestety ta win... A dobra, wystarczy się spojrzeć na sufit. No ale nie, tutaj nic takiego mnie... Albo się przed chwilą rozpaliło ognisko, albo ktoś rzucał fireballami. Dobra, czyli tutaj też na razie nic nie zrobię. No przyznam się, jestem troszeczkę zawiedziony, bo ja nie mam bladego pojęcia, co ze sobą zrobić. Kopnięcie. Walka na krótki dystans, słaby punkt. No ale z kim wielce? Jest to jakieś inne jeszcze przejście, którego ja nie widzę? Have you seen that terribly morose lass? The fire keeper. She's stuck keeping that bonfire lit. Sad, really. She's mute and bound to this forsaken place. They probably cut her tongue out back in her village, so that she'd never say any god's name in vain. How do these martyrs keep chugging along? I'd peter out in an instant. Wow, aleś ty zabawny. What now? I'm not up for chat. Dobra, czyli nic więcej mi nie powie. Ty... Czy tu jest... No nie! Jezu, ale mi się takie wiadomości zdarzał. Czy tu... Jezu, tu jest przejście po schodach. Ja jestem ślepy. Mogłem je tak dawno temu znaleźć. No i to jest właściwe miejsce. Riposta! Krótki miecz, sprawdzimy go. Jezu, jak trzeba mieć wyczucie do tego, no. Dobra, Estus. Teraz wyszło. To jest zabawne, że ja nawet bossa byłem w stanie tak zripostować. Dusza zaginionego nieumarłego, dobra. Najpierw zdejmijmy tego sapera. Ten bombiarza raczej. Potem obczajmy ten... Dobrze. No, chciałem go kopnąć, ale już dobra. Okej, drugi krótki miecz. Dobrze, że go przeszukałem, bo by poleciał z tym przedmiotem. Sprawdźmy. Długi i krótki. Obrażenia? No, leciutko mniejsze. Czyli co to... Dobra, to nie sprawdzę. Co to jest w ogóle ta... A, to jest wytrzymałość. Dobra. A nie obrona. To krótkie, proste ostrze jest bronią niemal równie popularną co długi miecz. Łatwo się nim fechtuje, a możliwość wyprowadzenia potężnych cięć czyni z niego oręż godny uwagi. No, powiedzmy, że tak. Kurde, jestem ciekaw, kiedy tą skrzynkę zgarnę, która mi się pojawia czasami na ekranie ładowania. Tą tak zwaną skrzynię bez dna, w której mogę składować przedmioty, bo szczerze, im szybciej dla mnie, tym chyba lepiej. Ok,
Okej, tam jest chyba przejście. Dusza zaginionego nieumarłego, spoko. Holy moly, co? O, świetnie, jeszcze nabija mi truciznę. Ja się jeszcze jak debil dałem za... No, zdychaj w końcu! Boże, turny szczur. Dusza zaginionego nieumarłego. Może wykorzystajmy zwykłe leczenie. Bo to mnie leczy troszeczkę bardziej niż Estus, a... No, poniekąd... No dobra, mam 20 Estusów, no ale... Teraz, dzięki temu, że pomyliłem kierunki, poszedłem w złe miejsce. I zabiłem tego Pinguina dość wcześnie. Bo normalnie miałbym tych Estusów chyba, nie wiem, 5 albo 10. I to słabo leczących, no ale... Nie wiecie, o co chodzi. Okej, okay, mamy... Miasto nieumarłych, proszę. Dobra, drugie leczenie. Widzę, że trutka strasznie długo działa. A to jest jeszcze chyba słaba trucizna, co jest tą gorszą opcją. Okej, okay, mogę zejść tutaj niżej. O nie! Kurde, zapomniałem, że miecza nie mam wyekwipowanego. Czy myślę, że się rzucił bombą prosto w pysk? Dobra. Lecz się. Wróć do miecza. I nie. Gdzie jest to ciało? Tam. Dobra, czyli dałoby się jeszcze odzyskać. Chcę się odzyskać przedmiot z tego ciała, gdybym jeszcze... Chciałem jakieś ognisko tu odkryć, nie? Nie powiem, byłoby mi to na rękę. Kurde. A, pierwszy. Aj. No. Na takim dystansie to wolałbym chyba mieć jednak jakąś krótką broń. Pusto. Też pusto. To jest chyba skrót, mi się wydaje. Bo tutaj da się wejść na górę. Czy skrót albo powrót właściwie. W ogóle to jak From Software potrafi zapętlić całą lokację, a potem ją tak fajnie jeszcze połączyć w kilku miejscach, to jest niesamowite. Jezu, ile ta trutka jeszcze będzie działać? Okej, przeszłam i nic się nie stało. To się nie było bossa. Dusza zaginionego nieumarłego. Co jeszcze? Oho, to jest chyba akurat... To jest droga do tamtej miejscówki, ale... Nie ma bata, żebym to przeskoczył. Tutaj nic się takiego... O! Wreszcie przestało działać, świetnie. Dajcie mi ognisko... Wow! Siema, smoku! Jezu, jak nie umiesz, jak czasami lepiej jest na sposób podnieść gardę i blokować. Jest tu sa... A kurde! Uniknie Ted. Dobra, są drzwi, to je sprawdzimy za chwilę. Panu dziękujemy. One nie wiem, czy miał łuk czy kuszę. Ale chyba kuszę. Tu jest przejście, mogę wrócić i niewiele tutaj jest, więc zajmijmy się typami. O, mają włócznie. A włócznie bym z chęcią przytulił. No, regeneracja. Staminki. O kurde, jak skubańsko schowane przejście. To mi troszeczkę nie wyszło. Ścieżka na wprost. No kurde, oceniłbym to, ale nie jestem w stanie. Rozwalmy te wszystkie skrzynki i tak dalej.
No i dobra, jest tu z kim się wyleczmy. A tutaj jak się gościu schował. Zaskoczenia mnie nie weźmiesz. Hełm pustego wojownika. Ciekawe, czy jest lepszy. Nie tutaj, tylko tutaj. No, ma lepszą obronę. Przynajmniej jeśli chodzi o obrażenia fizyczne. No, ale nie będę miał tej. Tylko wydłużonego HP. Hełm pustych wojowników, wykonanego z żelaza, ale jest stary, poobijany i znoszony. Warto nosić mocną ochronę głowy, zabezpieczoną przed strzałami i innymi niebezpieczeństwami fizycznymi. Czyli po prostu jest to pewnie zwykły hełm, tylko właśnie znoszony. No ale... wolę sobie zostawić tę maskę. HP nigdy dość. Jest jakby to wybuchło, to bym był tak w dupie. Niesamowita broń na wprost. What? To jest... ja mogę z tym typem gadać? You seem to have your wits about you. Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Okej, merchanta się tu nie spodziewałem. Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below. And up above, there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. Oj, wątpię, kolego, wątpię. Czekaj, to za chwilę. I'm not here to chit-chat. We talk business. Dobra. O, nóż do rzucania, ładnie. Talizman. Zasuszony palec. Powinien być używany bardzo rozważnie. Przejmij do gry sieciowy schnięty palec z wieloma kostkami. Używaj do wzmacniania połączenia z innymi światami. Pozwoli na przyzwanie trzeciego upiora, a także drugiego mrocznego ducha. Przywołanie mrocznego ducha nastąpi ponadto szybciej. Używaj z rozwagą. Dawaj, chcę to kupić. 1. Pomarańczowy statytowy kamień rady. Napisz, zobacz lub oceń wiadomość. Ładnie. Wiadomości są przekazywane do innych światów, gdzie podlegają ocenie. Możesz też ocenić wiadomości innych ludzi. W Lordran czas płynie inaczej, a wiadomości pozwalają nieumarłym pomagać lub przeszkadzać sobie nawzajem. No to jest niestety takie... to jest taki... miecz obusieczny, nie? O, klucz do rezydencji. Zestaw... jest pudło bez dna! Dziękuję! Zestaw naprawczy. Narzędzie do naprawiania broni, zbroi przy ognisku. Specjalna zaprawa służąca do naprawy zbroi, broni i zbroi poprzez wcieranie proszku naprawczego. Odpocznij przy ognisku, by umożliwić naprawę broni i zbroi. Proszek naprawczy jest kruchy i nie można go zabierać ze sobą. Dawaj, chcę to kupić. Bo tak jak rozumiem, oznacza, że po prostu będę miał... teraz co odpocznę przy ognichu, to od razu wszystko się zregeneruje do pełna, tak? Klucz do rezydencji w mieście nieumarłych. Prosta i wytrzymała konstrukcja zamku w mieście nie pozwala dostać się tam nieproszonym gościom. Ale to powszechny w tych rodzajach, w tych stronach rodzaj klucza otwiera wiele rezydencji. Spoko. Sztylet. No kupmy. Bułat, krótki miecz mamy. Rapieru nie mam. Ręczny topór też kupię. Pałę też kupię. Wzmocnioną też kupię. Włócznie z wielką chęcią. Łuk, wróć, łuk już mam. Tarcza wschodnio-zachodnia, tego nie mam. Mała skórzana też nie mam. Puklerz teraz mam. To samo z tą tarczą, tą już mamy. I tą już też mamy. Dobrze. Co jest dalej? O, ten ma... wow, fajne ma strzały. I nie tylko, ma też bełty. Duża. Czyli zwykła, duża i drewniana. A, stać mi to, może sobie wykupię te duże strzały. O, hełm kolczy. A cały set kolczy, widzę, ma. No, nawet nie taki drogi. Weźmy. Nie. Po sztuce. Zapominam, że to nie jest tak jak w dwójce, bo w dwójce jak u merchanta wykupi... u merchanta zazwyczaj, jak chce się coś kupić, jeśli jest to zbroja, to jest tylko w jednej sztuce. Tu niestety widzę, że mogę to kupować na wiele sztuki.
Dobra, no weźmy te duże strzały za maksimum. I pięknie. 18 dusz mi tylko zostało. No to kupmy jeszcze drewniane strzały. I wychodzę na zero. Pięknie. Dobra. Pogadaliśmy już. Dobra, weź się już nie śmiej, stary, bo mnie to przeraża. No głównie ten śmiech jego. No to... pomachaj, ukłon... No to... Yeah! Pierwszy zakup dokonany. Dobra, posprawdzamy teraz te wszystkie bronie. Nie tylko. Zestaw już sprawdziłem. Pudełko bez dna, pozwalające na zarządzanie ekwipunkiem przy ognisku. Dziwne drewniane pudło bez dna. Nie wiadomo skąd pochodzi. Niektórzy żartują, że to symbol nieposkromionej chciwości. W pudełku można trzymać dowolną ilość przedmiotów i zarządzać nimi podczas odpoczynku przy ognisku. Okej, czyli wszystko, czego nie będę chciał nosić, ląduje w tym pudle. Żeby nie mieć takiego syfu. No, nie chodzi oczywiście wszystko z takich przedmiotów, jak na przykład... bronie, nie? Bo nie potrzebuję mieć wszystkich rodzajów broni przy sobie. Tutaj zobaczmy teraz kolejną. Tarcza wschodnio-zachodnia. Drewniana tarcza przyozdobiona wizerunkiem dwugłowego orła. Drewniane tarcze są lżejsze niż metalowe, ale słabiej chronią swoich właścicieli przed ciosami. No ta od trójkąta jest o wiele słabsza. Puklerz też jest słabszy. Okrągła metalowa tarcza z wypustką ułatwiającą parowanie ciosów. Małe tarcze nie chronią swoich właścicieli tak skutecznie jak te większe, ale umożliwiają łatwiejsze wyprowadzanie trafień krytycznych po bloku. Skórzana tarcza jest jeszcze gorsza od puklerza. Okrąga obita skórą tarcza, typowe wyposażenie żołnierzy. Małe tarcze nie chronią swoich... Dobra, to jest to samo, co wcześniej. Tutaj... Obita skórą, wzmocniona metalowymi elementami. Dalszy opis jest identyczny jak z poprzednim. A dlaczego to jest wzmocnione metalem? To jest tego ze skóry? A to ma mniejsze... A ta tarcza ma mniejszą... wytrzymałość. Nie, wytrzymałość ma taką samą. Ale atak ma mniejszy. To już było. To jeszcze kupiłem. Okrągła drewniana tarcza stworzona w Lordran. Widnieje na niej starożytny Labrys. Olbrzymie lasy Lordran wywodzą się od skamieniałych wielkich drzew. Ta tarcza zachowała część ich mocy, chroniąc właściciela przed magią. Latarnia czaszki to już było. I tutaj... A nie, czekaj, tu jest włócznia. Typowa włócznia, często znajdująca się na wyposażeniu oddziałów wojskowych, potrafi przebijać stalowe pancerze i zadawać głębokie rany, a dzięki sporemu zasięgowi oraz możliwości wyprowadzania ciosów, za tarczy jest bronią co najmniej godną uwagi. Niestety uderza niemal punktowo, przez co łatwo się przed nią zastawić. Chyba obronić, a nie zastawić. Okej, no obrażenia ma dokładnie takie same jak mój aktualny mieczyk, więc do przetestowania. Okej, topór też ma takie same. Dobra, sprawdźmy najpierw ten rapier. Miecz do pchnięć pozwala na wyprowadzanie ciosów z zatarczy, ale sprawdza się także jako lewak. W sensie? Nie jestem zbyt dobry w fechtung w szermierce, więc nie wiem, co to jest lewak. Pchnięcia są skuteczną formą ramienia ciężko opancerzonych przeciwników, ale odsłanią atakującego, wystawiając go na cios. Ręczny topór, zwykły toporek z wyglądu przypomina może siekierę drwala, ale jest świetnie wyważony i dobrze leży w ręku. Trzeba jednak zauważyć, że niecelne ciosy tą bronią mocno odsłaniają atakującego. Walka nią wymaga nieco wprawy. Pałka. Zwykła drewniana pałka, ta prosta broń obuchowa sprawdza się w walce z większością przeciwników. Dobrze leży w ręce, a sprawny wojownik może nią przełamać blok nieprzyjaciela. Niestety, niecelne ciosy bardzo odsłaniają atakującego, więc ataki należy wyprowadzać ostrożnie. To jest wzmocniona pałka. Pałka obita skórą, kupiec z miasta dwoił się i troił, zachwalając tę broń, ale jak widać, zdecydowanie na wyrost. Zgoda potrafi pogruchotać kości lepiej niż zwykła pałka, ale szybciej się rozpada. No faktycznie. Co jest trochę dziwne, ale spoko. Buława już była. Dobra, i jak pójdę do góry, to już mamy wszystko, co było, a nie jeszcze sztylet. Zwykły kawałek stali, który nie zadaje może zbyt głębokich ran, ale pozwala na wyprowadzanie szybkich ataków i morderczych trafień krytycznych. Na przykład ciosów w plecy lub uderzenia po bloku, czyli backstab albo riposta. Można nim zarówno dźgać, jak i ciąć, dzięki czemu przydaje się w wielu sytuacjach.
No plus jest bardzo szybki i niewiele waży. Tutaj strzały. Zwykła strzała nie leci daleko i nie rani zbyt głęboko, ale jest tania, więc nawet oszczędny łucznik ma czym strzelać. Duża strzała jest cięższa niż zwykła strzała, przez co rani głębiej, ale ma krótszy zasięg. Dobra. I tutaj hełm kolczy. Z cienkich połączonych stalowych pierścieni kolczugi są popularne wśród ludzi, gdyż łatwo się je wytwarza, są lekkie i dobrze chronią. Rycerze preferują efektowne zbroje, lecz dla wojowników na polu bitwy dobre jest wszystko, co ratuje im życie. Zbroja kolcza. Identyczny opis. Nogawice. Też identyczny. Czekaj, co ja nie kupiłem tej? Czy? Dobra. Sprawdźmy, czy jestem w stanie w ogóle nosić cały ten set. No, średnio jest cięższy od tego, no bynajmniej ta zbroja. I nie kupiłem od niego rękawic, czy jak? Kup przedmiot, zbroja. A nie, skórzane rękawice bojowe. To jest część tego setu. Dobra, siecio. Zaraz się w ulgnim zadychę. Dobra, czyli to będzie to. No, cały ten set jest o jeden punkt cięższy niż ten z utwardzonej skóry. No, poza nogawicami. One są o jeden i jeden punkt. I kolczy hełm. No, jesteśmy po prostu w kolczudze. No, ale role są opasłe, więc podziękuję. Proszę moją maskę z powrotem. A jakbym miał tą świętą szatę na przykład? Tutaj wróćmy do tych rękawic i butów. Role są ociężałe. A jakbym cały set duchownego sobie ustawił? Podróżne i święte spodnie. No to są szybkie role. No, będziemy bynajmniej biegali w czymkolwiek. Dobra, mam 37, no prawie 8 minut. Już nagrywki. Byłoby miło znaleźć jakieś ognisko. No przecież podniosłem gardę, halo. A właśnie, a propos broni, to sprawdźmy na przykład... No może nie te dwa, bo te pchnięcia mnie średnio interesują. Sprawdźmy ten topór. No ładnie, no tych gości one-shotuje, no ale oni są najprostszymi możliwymi przeciwnikami, więc jest to w miarę logiczne. Okej, jestem na dachu. Nóż do rzucania 10 sztuk za friko, pięknie. Skok na wprost, super. A, okej, tutaj się cofam, widzę. Tak, tam, stamtąd przyszedłem. A tu... A, dobra. Czekaj, to... O nie! Kurde, chciałem zrobić atak z wyskoku. Dobra, nieważne. Kurde, w wójce jest lepiej poprowadzone, bo w wójce jak biegnę, wystarczy, że wcisnę lewą gałkę, on z automatu skoczy. Aha. Czekaj. Czekaj. Czy ja muszę biec? Nie, chyba nie. Dobra, bo myślałem, że muszę biec. Pięknie jest ognisko, dziękuję! Miałem mówić już na górze, chyba powiedziałem sobie to chwilę wcześniej, że przydałoby się znaleźć ognisko. I proszę, jak na zawołanie. Ognicho rozpalono. Dobra. Usiądźmy przy nim. Użyj pudła bez dna. To zostaje wszystko. Naprawdę broń trzymaną w prawej ręce? Czemu w prawej? Dobra, nieważne. Grudki zostają, bo... To jest fajne akurat, że te grudki totalnie nic nie ważą, nie? Więc mogę nosić ile tego będę chciał. Dobra, miecze... No. Tak.
Mogę to włożyć, czy nie? Aha, już to chyba wsadziłem, dobra. Miecz zostaje długi, to idzie tu. Dwuręczny też na razie, bułat, falcjon, rapier, estok. No toporek też niech idzie. Aha, nie mogę, bo używam, dobra. To niech idzie, buława. A Morgenstern w sumie niech też idzie. Młot też, kosa też, łuk zostaje, katalizator zostaje, ten talizman out. Latarni na razie nie potrzebuję. Szkoda, że nie mogę sprzedać mu tych latarni, byłoby to nadmiłe. Wszystko chowamy. Co jest mi zbędne? Dobra, wstanę na gipko tylko z tego ogniska. A, i to jest nierozpalone, dobra. Czyli jeśli ognisko jest nierozpalone, to nie regeneruje mi tych 20 butelek, tylko pewnie do swojego jakiegoś limitu. Dobra, na razie dam sobie pałkę. Włócznia na razie niech jeszcze zostanie. A właśnie jeszcze miałem te zaklęcia sprawdzić, kurde. Dobra, to najpierw tak, najpierw tutaj odkładamy ten... Odkładamy ten topór. Jezu, ale to będzie przeszkadzało. Po to, żeby się ogarnąć, które jest... Znaczy, które jest które. Co bardziej by chciał mieć. Dobra, ten zestaw kolczy. Na razie sobie tą czapkę też. To po kolei niech leci do... Do tej. Do skrzyni, żeby nie było syfu. Hełm także. Pierścieni nie mam żadnych. Bronię przerzuciłem. To nie wiem, to są chyba zaklęcia, tak mi się wydaje. No i dobra, dostrojenie magii. Strzała duszy i ciężka strzała duszy. Zobaczmy. Magia podstawowa wystrzeliwuje strzały duszy. Strzały duszy zadają obrażenia magiczne. Są skuteczne przeciwko żelaznej zbroi, twardym łuskom i innym twardym materiałom. 30 strzał i 12 ciężkich strzał. Magia duszy zwiększająca moc. Wystrzeliwuje ciężką strzałę duszy. Silniejsza, ale powolniejsza magia. Trudna w użytkowaniu ze względu na długi czas odnawiania i ograniczoną liczbę użyć. No na razie jest to jedyne, co mogę nosić przy sobie, więc chęcią sobie to zostawię. Przymierzę, ale jestem chyba w białej drodze. Level, no na level mnie nie stać, ale możemy sobie natomiast rozpalić to ognisko. Na tyle, na ile będę w stanie. Chyba do tych 20 butelek powinienem móc nabić. No, mam 15 i jeszcze jedno. Bo powyżej 20 chyba się nie da mieć. No ale mocno się pali to ognisko. Nie da się więcej mieć niż 20. No i dobra. Ognicho rozpalone do granic możliwości. Nawet fajnie wygląda. Ja w takim oto secie i z taką pałą będę teraz łaził. Jeszcze wypróbujemy te podstawowe rodzaje broni. A póki co ode mnie to będzie tyle w tym odcinku. A my widzimy się w następnym, w którym zajmiemy się dalszą eksploracją tego miasta. Do usłyszenia i do zobaczenia.